Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj mamy okazję przetestować kolejny nóż survivalowy. A tym razem przetestujemy nóż Abramsa od Bociana. Ciężki kawałek stali, naprawdę ciężki kawałek stali. W komplecie mamy pochwę z Kideksu z takim panelem udowym. Nóż bardzo mocno siedzi w pochwie, pomimo naprawdę swojej wagi, bo waży prawie 800 gram. Ciężki, bardzo ciężki. A dzisiaj postanowiłem sobie wziąć miarkę do testów i go dokładnie pomierzę, bo zawsze miałem z tym problemy. I mamy tak, długość całkowitą może. Podajemy długość całkowitą. 37 cm. 37 od czubka do tego wybijaka do szyb. Długość ostrza 23 cm. No dużo, bardzo dużo. Rękojeść mamy wykonaną tutaj z mikarty, takim fajnym stylu karbowanym, z taką pomarańczową przekładką. Bardzo, bardzo wygodnie nóż leży w ręku. Już trochę się nim napracowałem, ale dzisiaj specjalnie dla was jeszcze przeprowadzę test i recenzję tego noża, do czego możemy taki nóż survivalowy wykorzystać. No i dokończę. Rękojeść wykonana z mikarty, skręcana na śruby imbusowe. Długość rękojeści to jest 12 cm, 12,5. Grubość głowni 8 mm. To jest naprawdę kawał narzędzia survivalowego. Dlatego właśnie do takiego noża dostajemy jednocześnie panel udowy, żeby był wygodny w przenoszeniu. No bo nie oszukujmy się, nie będzie za komfortowe rozwiązanie, jeśli będziemy go mieli przyczepionego do paska, on podczas marszu będzie nam latał, skakał. Musi być, znaczy no musi, nie musi. No. Taki panel udowy jest naprawdę wygodny przy takich ciężkich nożach survivalowych. Pokażę wam go z bliska, jak został wykonany. Tak mamy wykonany nasz nóż. Zacznę od rękojeści. Tu mamy taki wybijak do szyb. I to jest właśnie ta czerwona podkładka. Fajnie się prezentuje przy nożu. Rękojeść taka karbowana, wykonana z mikarty. Nie jest właśnie, to jest właśnie wielki plus, że nie jest ślizga. Jest właśnie tak zrobiona na mat i nóż pewnie leży w ręku. Tu mamy logo producenta, same ostrze. No a teraz pokażę wam grzbiet. No porządny nóż. Naprawdę porządny, waga też jest ogromna tego noża. Mamy napis. A zaraz z ciekawości sprawdzę, co ten napis znaczy. Chodzić lub umrzeć. Jeszcze może pokażę pochwę. Mamy taką płetwę do panelu udowego. Spróbuję ten nóż do pochwy włożyć. I nóż naprawdę bardzo solidnie siedzi w pochwie. Nie ma szans, że wypadnie pomimo swojej wagi. Tu
mamy dosyć długą gałąź olchy i będziemy rąbać to naszym nożem. Zrobię zbliżenie, żebyście widzieli, jak nóż pracuje. Ona jest dosyć długa, to zaczynamy pracę. Tu mamy taką deskę, nastrugamy teraz takich kukiełek, żeby rozpalić ognisko. Struganie takich kukiełek idzie sprawnie nożem. Zostawię to, później będziemy testować krzesiwo, to postaram się to wykorzystać. Co prawda jest to wielki nóż, ale zrobiłem podstawową czynność, jaką prawie każdy wykonuje na biwakach. Będziemy ostrzyć kija na ognisko. Struganie takim nożem nie jest za komfortowe, ręka się już zmęczyła, no ale nie oszukujmy się, ten nóż ma swoją wagę, no i przy takich pracach precyzyjnych oczywiście stróże jak najbardziej, tylko trzeba mieć porządną krzepę w ręce, idzie to zrobić, ale nie jest już to po prostu komfortowa praca, no ale zaostrzyć zaostrzymy. Zobaczymy, jak nóż będzie krzesałiski. Na razie próbujemy samym grzbietem. O, grzbietem nie pójdzie. A ostrzem spróbujemy. Ostrzem idzie. Jak najbardziej. Znajdę jakąś rozpałkę i zobaczę.
nazbierałem takich łabątków. Zobaczymy iskrownik. Iskry bardzo dobrze krzyży. Tutaj mamy taką powaloną wierzbę. Zobaczymy, jak nasz Abrams będzie pracował. Średnica. No, 17-18 cm. No to zabieramy się do roboty. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jeszcze taki test wpadł mi teraz do głowy. Tak położyłem nóż i zaraz na niego wejdę. No nie chcę, ale muszę, no. Muszę to zobaczyć. Jak już powiedziałem, nie chcę, no ale muszę, no. Nawet się nie wygiął nic. Obierę ostrość. Tu jeszcze taką klapkę mam, jakbyśmy kiedyś jakieś draski robili. No dobra, pora przejść do podsumowania. Ja już dużo wcześniej się tym nożem bawiłem. No jest potężny, jest naprawdę potężny. Waga jego przede wszystkim robi swoje. No to już po prostu jest, można powiedzieć, toporek. Co jeszcze? No jeśli wybieramy się na wyprawy survivalowe, gdzie tylko i wyłącznie mamy nóż taki, okej, jak najbardziej. Sami widzieliście, że wszystko nim zrobimy. Przygotujemy schronienie, porąbiemy drewno. Na upartego wykopiemy dziurę w ziemi. Jakbyśmy musieli coś obsadzić, wykopać dakotę. No, czy nawet, no już wiecie, co mam na myśli. Obronimy się. No przede wszystkim ten panel udowy jest świetny, bo mamy bardzo szybki dostęp do noża. Mamy go na udzie. Nie mamy go gdzieś pod bluzką czy coś. Nie musimy tego. Nie musimy rozbierać się, wyciągać, tylko mamy po prostu przy nodze i bardzo szybko wyciągnięcie noża nam ten system właśnie tego panelu umożliwia. Jest wygodny przede wszystkim przy tych nożach, przy takich nożach survivalowych jest wygodny. Jest bardzo pięknie i starannie wykonany i jeszcze jeden wielki plus dla Łukasza. Naprawdę świetne wyważenie noża. Świetno. Pracowałem nim trochę, rąbałem. Przy dłuższych pracach nie czuć, nie boli mnie tak ręka. Pracowałem już wieloma nożami, no ale jest naprawdę świetnie wyważony. I widać, że ten ciężar
ciężkości idzie bardzo płynnie i ręka się tak nie męczy. Za to naprawdę wielki plus. Leży bardzo wygodnie w ręku. No właśnie rękojeść z mikarty jest bardzo świetna przy takich nożach. Tu jeszcze taka jest skarbowana i daje właśnie nam to pewny chwyt. Rękojeść się nie ślizga. Wybijaka do szyb, no nie miałem okazji przetestować. Nie miałem gdzieś tu jakieś szyby do skasowania. No ale mam nadzieję, że jeśli by była okazja, no to niekoniecznie tym wybijakiem, bo podejrzewam, że całym nożem, aby się machło, to by się szybę wywaliło. No ale jest naprawdę świetny nóż survivalowy. Dobrze, moi drodzy, to już koniec tej recenzji. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Jeśli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę. Zapraszam do mojej grupy na Facebooku, która niedawno ruszyła. Zapraszam wszystkie chętne osoby, które chcą być ze mną na bieżąco i które chcą się wymieniać najróżniejszymi doświadczeniami survivalowymi czy bushcraftowymi. Zapraszam do mnie na grupę. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco. Ja już uciekam. Trzymajcie się. Cześć!